Na niezły zarobek. Mają swój internetowy kanał wideo, który ogląda regularnie kilkaset tysięcy osób, w tym dzieci i młodzież. Łamią wszelkie społeczne normy. Ale fani stoją za nimi murem, a oni to wykorzystują. Kto o tu jest? A ten dom to taka pewnie trochę melina, co? W środku tak. Publikują w sieci internetowej treści, które są niejednokrotnie łamaniem prawa. Większość tych przypadków chodzi o takie wykroczenia porządkowe, czyli te osoby na przykład nadużywają wulgarnych słów, czy spożywają alkohol. Dzisiaj ten live czego będzie dotyczył? Jeszcze będzie rozumiem 800 złotych. Jeszcze dzisiaj do gramy i na lodówkę. Będziecie zbierać pieniądze na lodówkę? Tak, mamy. Już mamy. Czyli to jest właściwie wasz sposób na zarabianie pieniędzy w życiu, tak? Da się z tego żyć? Poprzez się samochód, to kupi dwa lajfy zrobił. Dwa lajfy i za to był samochód? Tak. Ktoś tym ludziom pomaga zapanować nad techniką. Trzeba ustawić kamerę, trzeba to włączyć, trzeba wrzucić na ten serwis, odpowiednio zatytułować, odpowiednio ustawić również wpłaty, te wszystkie, tą technologię. Zawsze niestety pojawia się ktoś, kto wykorzystuje czasem naiwność tych ludzi. No chodź tutaj, ty ołem ten, szczurze, nie będziesz mnie obrażał. Raczej nie chcę mieć chyba do czynienia raczej tak jak chyba z Panowiczem. Aha. Bo to taki, wie pani, no bo on to jest swój, to jest oczywiście dla człowieka. Tak nie wiadomo jak on się zachowa i dlatego, że niektórzy nie chcą ryzykować, bo tak. Niebezpieczne. Tak, to się on nie uderzy, ani nic, ale nie wiadomo czy on nic wyzywa nagle. Do widzenia pani. Do widzenia pani. Do widzenia pani. Do widzenia pani. Wracamy przed dom gwiazd ciemnej strony internetu. Właśnie trwa tu kolejna interwencja policji. Wolno! Ja nie życzę sobie! Do widzenia, proszę! Ja sobie, a ta pani co nie była, ja ją poznaję! Posłuchajcie mnie, odjedźcie stąd i nie utrudniajcie nam czynności, bo to jest wykroczenie. Proszę was o odjechanie stąd. Bezprawne posesjanie. Powiedzcie, ja tak pozwolę kamerowe, co nie wybaczą. Co musi dziwić, funkcjonariusze przyglądający się tej potencjalnie groźnej sytuacji pozostali w roli bezradnych obserwatorów. Równie bezradnie policja przygląda się publikowaniu w internecie filmów tego mężczyzny. Oby już niedługo. Odpowiedzialność trochę jest w nas, w widzach, którzy to oglądają, lajkują, czasem śmieją się z tego, opubliczają dalej, robią z tego memy. Robią gwiazdy z ludzi, którzy nie powinni mieć takiego światła reflektorów. To jest smutne, więc my trochę jako społeczeństwo jesteśmy tutaj winni. Patologia w sieci to może być niezły interes. Co zrobić, żeby był mniej opłacalny? Nie oglądać i chronić przed oglądaniem tego ścieku młode pokolenie. Środek Europy.